uczestników. Pobiegną Szafirka, Grand Jackpot, Una Emotion, Filip, As de Trefl, Avestan, Syron oraz Neapol. Wszyscy są już w okolicach linii startowej. Jest tam również sędzia starter. Do pokonania 3850 metrów. Chorągiewka sędziego startera jest już uniesiona w górę. Jeszcze moment, jeszcze chwila, już się ustawiają. Nieco tam problemów przed startem miała Una Emotion, się lekko wycofała, ale już gonitwa się rozpoczęła z wartą grupą, a na prowadzeniu jest oznaczony numerem czwartym Filip. I już zbliżają się do pierwszej przeszkody, jaką jest Bullfinch. Pokonują wszystkie konie, troszeczkę tam wyłamała Una Emotion, troszkę na tym straciła, ale już jest w końcu. Już wszystkie galopują obok siebie i już zbliżają się do kolejnej przeszkody. Tą kolejną przeszkodą jest Klasyk. Jako pierwszy pokonuje ją Filip. Blisko jest również Syron. Na miejscu trzecim Szafirka. Una Emotion już na pozycji czwartej, a nawet trzeciej przesuwa się cały czas do przodu. Na piątym miejscu jest Avestan. Teraz bardzo dobrze przesunął się Neapol. Zyskał na tej przeszkodzie. Są tam ciągłe przetasowania pomiędzy uczestnikami. Na ostatnich dwóch pozycjach teraz As de Trefl oraz Grand Jackpot. A na front przechodzi Una Emotion i już zbliżają się do kolejnej przeszkody. Będą pokonywać za chwilę żywopłot. Teraz do przodu poszedł Syron, wyprzedził Una Emotion. Cały czas tasują się między sobą uczestnicy tej gonitwy. Oznaczony numerem siódmym w wałach Syron jest na froncie Una Emotion. Na pozycji drugiej, na miejscu trzecim Filip. Na pozycji czwartej jest Avestan. Blisko na piątym miejscu galopuje Neapol, następnie As de Trefl, Szafirka, no i na ostatniej pozycji jest Grand Jackpot. Już robią nawrót za laskiem, za moment będą pokonywać kolejny żywopłot i biec w kierunku trybuny głównej, gdzie będą musiały zmierzyć się z przeszkodą wodną. Wszystkie konie są cały czas w rozgrywce, nikt tutaj jakoś mocno nie traci, a na pierwszych dwóch pozycjach galopują oznaczony czwórką Filip oraz oznaczony numerem siódmym Syron. Na miejscu trzecim jest Una Emotion, na pozycji czwartej Avestan, blisko niego na piątym miejscu Neapol, dalej As de Trefl i na ostatnich dwóch miejscach Szafirka oraz Grand Jackpot. No i teraz kolejny żywopłot przed nimi i zbliżają się do przeszkody wodnej. Tutaj naprawdę można wytracić tempo, jest to wbrew pozorom bardzo trudna przeszkoda. I już jako pierwszy Syron, na drugiej pozycji Filip, tam troszeczkę zdaje się, że wytracił prędkość As de Trefl, no ale wszystkie konie pokonały przeszkodę wodną i biegną w kierunku żywopłotu z rowem. Jako pierwszy pokonuje go Filip, na drugim miejscu jest Una Emotion, na pozycji trzeciej Avestan, na czwartym miejscu Neapol, na piątym teraz As de Trefl, na szóste odpada Syron, na siódmym, oj tam bardzo mocno stracił teraz na przeszkodzie As de Trefl, praktycznie zatrzymał się nad tym żywopłotem, no i odpadł na praktycznie przed ostatnią pozycję. A na froncie jest Filip. To jest w wałach oznaczony numerem czwartym. Zyskał Avestan. Jest na miejscu drugim. Na pozycji trzeciej Una Emotion. Na miejscu czwartym jest Syron. No i pozostałe konie gonią. Zwiększa nam się tutaj tempo. Zwiększa nam się naprawdę. Za chwilę będą już biec w kierunku bieżni płotowej. Do pokonania na bieżni stiplowej pozostał im jedynie jeden klasyk, a później trzy skoki przez płoty na bieżni płotowej. Na prowadzeniu jest Philips, na miejscu drugim Avestan, na miejscu trzecim Una Emotion, na pozycji czwartej jest Syron, na miejscu piątym Neapol i już wychodzą na bieżnię płotową. Tam troszeczkę ściął ten zakręt bardzo ostry Filip, jest teraz pobudzany przez jeźdźca, bardzo mocno atakowany przez Avestana. Po zewnętrznej Avestan wychodzi na front, ma jeszcze około 850 metrów do celownika.
jeszcze do pokonania dwa płoty. Teraz trzeci akurat był do pokonania, jeszcze teraz dwa płoty. Tam mieliśmy, upadek z Filipa, zleciał z niego jeździec, nie wiem, czy tam strzemie się nie urwało albo popręg, a na prowadzenie wychodzi i korzysta z tej sytuacji Avestan. Przed nim jeszcze tylko dwa płoty do pokonania. Zbliża się do niego również Neapol oraz Una Emotion, a także Syron. Tylko ta czwórka liczy się w walce o zwycięstwo. 320 metrów do celownika i ostatni płot przed nimi. Na prowadzeniu jest teraz Neapol. To on już przeszedł na front. Neapol na drugim miejscu, Avestan, dalej Una Emotion i Syron. Jeszcze tylko 150 metrów do celownika. Neapol, Avestan i Una Emotion. Neapol. Odwraca się tam jeździec Paweł Peprna i wie, że wygra tego Nitwę. Neapol wygrywa na drugim, Avestan na trzecim, Una Emotion na pozycji czwartej, Syron na piątym miejscu. Grand Jackpot na szóstym przybiegnie, zaraz zobaczymy, bo tutaj już truchcikiem, Szafirka na pozycji siódmej, As de Trèfle. No i nie ukończył gonitwy oznaczony numerem czwartym Wałach Filip. Tam mieliśmy na zakręcie przed wyjściem na prostą finiszową upadek. Ześliznął się tam jeździec z Filipa. Miejmy nadzieję, że bez większych obrażeń już ratownicy pospieszyli z pomocą. A wygrał tego Nitwę w Wałach Neapol oznaczony numerem ósmym w siodle amator jockey Paweł Peprna.